Targi Hero Hobby już 7 i 8 grudnia, oczywiście tego roku. Dzisiaj o tej wyjątkowej imprezie porozmawiamy sobie z Adrianą Jabłońską, właścicielką T-Point Concept Store Łódź. Dzień dobry. Dzień dobry. Ada, powiedz na początku, skąd w ogóle pomysł i dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tej wyjątkowej imprezie? Zostałam zaproszona przez organizatorów na to właśnie wydarzenie, a zostałam jakby odpowiedzialna za stworzenie takiej strefy beauty dla kobiet, ale myślę, że w dalszej części naszej rozmowy przybliżymy, co tak dokładnie będzie się działo. Natomiast chcemy tutaj być, dlatego że będzie to miejsce, które ma przyciągnąć całe rodziny, czyli to, że ja będę odpowiadała za strefę dla kobiet, to nie znaczy, że tam nie będzie można wejść z dziećmi, czy też nie będą mieli wstępu panowie. No właśnie, całe wydarzenie jest poświęcone właśnie rodzinom. To nie będzie tylko dla kobiet, czy tylko dla sportowców, bo oczywiście wydarzenie odbędzie się w Centrum Verasport, ale będzie właśnie dla osób, które chcą doświadczyć czegoś nowego, czegoś, no z czym jeszcze być może nigdy nie miały styczności. Dzisiaj porozmawiamy sobie o strefie beauty i o pokazie mody, który też przed nami. Zacznijmy jednak od tego pierwszego tematu. Strefa beauty, no ona się kojarzy zazwyczaj właśnie z malowaniem paznokci, z make-upem. Tak to właśnie będzie wyglądało, czy szykujecie coś specjalnego? Szykujemy na pewno coś wyjątkowego, bo chcemy, żeby ta strefa beauty zadbała w tym momencie nie tylko o nasze zewnętrzne piękno, ale również o naszą duszę. Dlatego oczywiście pojawi się make-up, dlatego że na co dzień współpracuję z całym takim naszym babskim teamem, gdzie mamy i wizażystkę, i stylistkę fryzur, i brafiterkę. Natomiast pojawią się tutaj też takie elementy bardziej z coachingu, w jaki sposób, ja zawsze na co dzień o tym mówię do kobiet, w jaki sposób pokochać nasz jedyny dom, którym jest nasze ciało. Czyli jak zadbać o ten dom, bez względu na to, ile mamy lat, jaką nosimy odzież, jakiego rozmiaru, jakiego jesteśmy wzrostu, po jakich jesteśmy przeżyciach. Ważne, żebyśmy siebie akceptowały i kochały takie, jak jesteśmy. I o tym też na pewno będą takie bloki tematyczne w trakcie całej tej strefy beauty. No właśnie, nawiązałaś troszeczkę do tego, czym zajmujesz się na co dzień. Gdybyś mogła jeszcze troszeczkę przybliżyć mnie i naszym widzom, czym się zajmujesz w T-Point Concept Store Łódź. Na co dzień właśnie prowadzę takie wyjątkowe miejsce, nie jest to zwykły sklep, chociaż można jak najbardziej dokonać tam zakupów. Mam tylko i wyłącznie polskie marki odzieżowe i uczę tam zakupów takich przemyślanych, czyli slow shopping, gdzie promujemy ideę taką, żeby dbać też o naszą Matkę Ziemię, żeby bawić się modą, czyli przemyśleć sobie tak naprawdę, co do tej pory mamy w garderobie, w szafie i co do tego możemy dokupić. Promuję też to, żeby było wiadomo, gdzie dana odzież, gdzie dana marka powstała, czyli że też nie dochodzi do wyzysku osób z trzeciego świata, tylko najczęściej te marki powstają tu w województwie łódzkim, chociaż też nie zamykam się, bo w Polsce jak najbardziej, ale wiemy od samego początku do końca, gdzie dana na przykład sukienka powstała, kto ją stworzył, jaki materiał, skąd powstało to wszystko. Dodatkowo, jeżeli przestaniemy się trochę bać krytyki, i to na razie kieruję do kobiet, ale oczywiście panowie też jak najbardziej to się ich tyczy, to się też tyczy już dzieci, zwłaszcza zaobserwuję to u dziewczynek, żebyśmy się uczyły radzić z krytyką wszechobecną. Jeżeli będziemy bardzo pewne siebie, ale też miały pełne takie poczucie własnej wartości, bo to od tego zależy, to tej krytyki się nie będziemy bały i wtedy zaczniemy trochę eksperymentować z modą. Dlatego, że nasze ulice są dosyć szare, dosyć takie szaro-bure, ponure, a chcę, żebyśmy wprowadzały fajny kolor, fajne elementy, coś, co nas wyraża. Dlatego też mam projekt Wyraź siebie wizerunkiem i właśnie w tej przestrzeni dla kobiet, czyli w T-Point Concept Store, spotykamy się z kobietami, organizujemy takie wieczorne spotkania w dobrym stylu lub sesje fotograficzne Wyraź siebie wizerunkiem, gdzie wtedy kobieta przechodzi pełną metamorfozę i widzi inne zupełnie odbicie siebie w lustrze, tak żeby mogła powiedzieć wow, tak, jestem inna, akceptuję siebie. Mówisz o niezwykle ważnych rzeczach. Czy jest dużo właśnie takich kobiet, które potrzebują
jakby nie patrzeć, Twojej pomocy. Tak, jest sporo kobiet. Ja staram się też być żywym przykładem tego. Mam już dwójkę dorosłych dzieci, bo moja córka już ma lat 30, syn ma lat 20. Jestem już babcią, mam wnuka 5-letniego. Więc za moment przekroczę magiczną 50 i chcę pokazywać, że to nie jest ważne, to co słyszałam często na przykład od mojej mamy, że po 40 kończy się życie. Ja uważam, że ono się dopiero zaczyna i żebyśmy my kobiety zaczęły wychodzić z roli matki, żony i zaczęły pamiętać, żebyśmy pamiętały o tym, że jesteśmy kobietami. I szukały dla siebie fajnych rozwiązań. Wyciągały również ze sobą swoich partnerów, mężów, żeby oni też nie siedzieli na kanapie, bo to jest, uważam, piękne życie, tym bardziej, że w tym momencie żyjemy coraz dłużej. I nie mówimy o starości, tylko o dojrzałym, przemyślanym, świadomym życiu. I tego jakby uczę cały czas razem z moim całym babskim teamem. I chyba uzupełnieniem tego wszystkiego, o czym mówiłaś, tego, czego będzie można doświadczyć właśnie podczas targów w strefie beauty, będzie pokaz mody. Chociaż to też nie jest taki zwykły pokaz mody. O jego wyjątkowości też powiedz kilka słów. Dokładnie. Pokazy mody oczywiście nam są tak ogólnie, powszechnie znane. Natomiast ja nazywam to treningiem modowym, do którego zapraszam kobiety dnia codziennego. Czyli tak jak już mówiłam wcześniej, kobiety w każdym wieku, rozmiarze, po różnych przejściach uczę od początku do końca, jak się mają poruszać po wybiegu, jak oddychać, jak pewnie stąpać i to nie tylko w szpilkach, bo nie tylko w czerwonych szpilkach jest nasza kobiecość, ale uczę przede wszystkim jak boso iść po wybiegu. Ja zawsze mówię, po trawie, poczuć tą ziemię, tak? Być taką silną trochę jak łucznik, kiedy musi mocno stać na dwóch nogach. I właśnie tutaj też zaproszę kobiety, przygotujemy taki trening modowy. Nie chcę jeszcze zdradzać, jakie to będą stylizacje. Wiem do tej pory, że bardzo mocno zaskakuje. Pokazuje kobietom zupełnie inną siebie, przełamuje pewne też opory w nich, bo ostatnio pani mówiła, że ona nigdy w życiu beretu na głowę nie założy, bo ten beret ją zabije. Wyszła w tym berecie, sama za mną przybiegła i powiedziała, dobra, teraz albo nigdy, po czym powiedziała, że to jest chyba nowe nakrycie głowy, które dopiero co poznała. Więc na pewno pokażemy coś wyjątkowego, coś innego, na pewno coś pod kątem świąt, zbliżającego się karnawału, więc myślę, że te stylizacje zaskoczą, no ale przede wszystkim warto przyjść zobaczyć te kobiety, które no, nie są typowymi modelkami, a jednak no, kradną serca publiczności. No właśnie, warto przyjść z kilku powodów w takim razie, ale na koniec, gdybyś mogła tak dosłownie w trzech zdaniach zaprosić naszych widzów na targi, no i również do strefy beauty, też żeby obejrzeli pokaz mody, dlaczego warto przyjść właśnie do strefy beauty i na ten pokaz mody, czy też trening modowy. Zapraszamy serdecznie całe rodziny, podkreślam, całe rodziny, dlatego że w tej strefie beauty dla kobiet bardzo chętnie widzimy panów, widzimy chętnie dzieci, będzie można zrobić zakupy przedświąteczne, będzie można tak naprawdę zobaczyć, posłuchać, to mówię w przypadku tutaj panów, będą mogli posłuchać, co tak naprawdę pragnie ich kobieta, bo my będziemy troszeczkę... A to bardzo ważne. Tak, będziemy troszeczkę podpowiadać, to będą takie rozmowy też, co naprawdę mogłabym chcieć. Ja wiem, że okres świąteczny, przedświąteczny jest taki bardzo gorączkowy, często wpadamy w popłoch, w panikę, co tak naprawdę kupić w prezencie, czy druga strona będzie z tego zadowolona. Będziemy się starali pomóc tym, na pewno pod kątem prezentów dla kobiet. My tutaj, cała nasza ekipa, a troszeczkę tych osób tutaj zapraszam do tej strefy beauty, ale jeszcze nie zdradzę, kto to będzie. Więc będziemy się starali podpowiadać, żeby nie tylko może kupować materialnie, ale będzie też możliwość zakupienia przeżyć, wspaniałych jakichś wspomnień, no ale to wszystko jak najbardziej na targach. Zatem sporo się już dowiedzieliśmy, ale jest jeszcze też kilka niespodzianek, które szykujecie. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak zaprosić Państwa na targi Hero Hobby już 7 i 8 grudnia w Vera Sport.
No i oczywiście zapraszamy też do Strefy Beauty na trening modowy, a też pokaz mody. Tak. Będzie się na pewno działo. Zapraszamy serdecznie. Bardzo gorąco zapraszamy.